Mniej więcej wtedy, w tydzień po przyjeździe, wybrałam się na pierwszą krajoznawczą eskapadę. 20 minut jazdy pod miejskim piętrowym autobusem i znalazłam się w Roslin. Miejsce polecane w moim przewodniku z powodu niezwykłej kaplicy, gdzie na 100 lat przed Kolumbem umieszczono na ścianach wizerunki amerykańskich roślin. Znak, że Szkoci byli na Nowym Lądzie dużo wcześniej. Nie to mnie obchodziło. Historia zawsze wydawała mi się nieistotna. Pojechałam tam, ponieważ jakiś czas przedtem znalazłam wzmiankę o świętym Graalu ukrytym w tej kaplicy. Mógł tam być. Kiedyś, jeżeli w ogóle istniał. W samotności mojego pokoju ogarnęło mnie jakieś podniecenie. W jednej chwili skojarzyłam i to było jak wybuch. To, co mi powiedziała moja gospodyni poprzedniego wieczora, że w Roslin jest instytut badawczy, który sklonował owieczkę Dolly. Owca, baranek, Chrystus, krew Chrystusowa, ciało Boże, geny, chromosomy, nieśmiertelność. Czy więc niechcący znalazłam się w tym samym centrum świata, w samym centrum tajemnicy? Mała, deszczowa, szkocka Jerozolima. Peryferyjne centrum świata. Centralne peryferie. Skarb ukryty w najmniej oczekiwanym miejscu. Koronkowe, wyszywane klejnotami krańce kosmosu. Jechałam na górnym podeście autobusu przez wilgotne, zielone płaszczyzny. Równe, symetryczne, nudne. Bilet do kaplicy kosztował 2,5 funta. Olga Tokarczuk gra na wielu bębenkach. Jest to zbiór niesamowitych, zaskakujących opowiadań. To bogactwo tematów i mistrzostwo formy. Jak zawsze u Tokarczuk znajdziemy tu filozoficzną głębię, intelektualną dociekliwość, realizm magiczny, a nade wszystko wspaniałą, czułą narrację naszej noblistki. Polecam serdecznie. Zabrali się do pracy. Pod warstwą cegieł i pod nadpaloną belką znaleźli pierwsze zwłoki, po chwili drugie i trzecie. Potem znaleźli cały stos ciał. Leżały jedne na drugim, niczym przywalona gruzem piramida. Jak poukładane, pomyślał Aleksander. Wybuch bomby porozrzucałby je na wszystkie strony. Nie, ktoś je tak ułożył, na pewno. Wytężył słuch i ponownie usłyszał zduszony jęk. Przyświecając sobie lampą, odciągnął na bok zwłoki mężczyzny, potem zwłoki kobiety. Ktoś jęknął, cichutko, prawie bezgłośnie. Na samym dnie znalazł Tatianę. Czy w warunkach okrutnej wojny, głodu i walki o życie jest miejsce na miłość? Opowieść, w której drastyczne i wstrząsające wątki przeplatają się z historią rodzinną i nastrojem pięknie opisanej pierwszej miłości. Serdecznie polecam. Wiedźma Rumpumpla chwyciła ją za kołnierz i zawlokła do czarownicy przełożonej. Potem, miotając grzmotami, zwróciła się do malutkiej czarownicy. Ośmieliłaś się tej nocy przylecieć na Łysą Górę? Chociaż jest to zabronione czarownicą w twoim wieku? Ukaż ją! Podżegały inne czarownice. Ukaż ją! Wołały wszystkie pozostałe. Porządek musi być! Za karę mogłybyśmy wrzucić na krótko tę małą ropuchę do ognia, powiedziała ciotka Rumpumpla. A co by było? Zastanawiała się jędza z domku na kurzej łapce. Gdybyśmy uwięziły ją na kilka tygodni. Mam w domu kurnik dla gęsi. Stoi pusty. Wiedźma bagienna powiedziała. Mam lepszy pomysł. Oddajcie mi małą, a ja zanurzę ją po szyję w dole pełnym błota. Nie, krzyczały czarownice ziół. Powinnyśmy jej porządnie podrapać twarz. To również. Prychały wiedźmy wiatru, ale przede wszystkim trzeba ją porządnie zbić. Rózgami zwikliny,
syczały wiedźmy górskie. Przeczytałam fragment książki pod tytułem Malutka czarownica. Jaka kara spotkała czarownicę za to, że miała ochotę potańczyć i znaleźć się na przyjęciu przeznaczonym dla dorosłych? Dowiecie się po przeczytaniu tej pozycji. Polecam.